Przepraszam, ogrodę Kaga. Dzień dobry, kakao. Miliony miliardów komarów. Puk, puk, stuk, puk. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Cały czas jestem na Kostaryce, ale zmieniłam klimaty takie morskie i plażowe na klimaty mokrego lasu deszczowego Kostaryki. Dzisiaj jesteśmy na farmie kakao, po której was oprowadzę, zrobię taki mały tour po farmie, plus pokażę wam nasz domek. Przez raczej cały ten film będziecie słyszeć dźwięki deszczu, a to dlatego, że tutaj prawie cały czas pada. Las deszczowy, jej, farma na Kostaryce, więc zapraszam. Ale zanim wam pokażę cały domek i całą farmę, to zobaczcie, jaką drogą się tutaj dostaje. Ogólnie trasa wygląda w ten sposób. Ale już wam pokazuję, jaką trasą pojechaliśmy pierwszej nocy. W sensie przyjechaliśmy tą trasą w nocy. I okazuje się, że ta trasa w ogóle nie istniała na mapach. W sensie, że niby nas to tym poprowadziło, a potem się okazało, że to wcale nie jest trasa, to nawet nie jest droga. Tak wygląda trasa, którą tu przyjechaliśmy. A uwierzcie mi, że dalej jest tylko gorzej, bo jeszcze są kamienie plus błoto. Wszystko razem. Stanęłam teraz w środkowym punkcie farmy na rozstaju dróg, żeby wam pokazać, gdzie co jest. Przede wszystkim za mną jest nasz domek, który pokażę wam później. Tutaj po mojej prawej jest miejsce, gdzie się chilluje, gdzie się je śniadanko, obiad i bądź kolację. A tam dalej w tamtą stronę jest farma, jest ogród taki z warzywami i tak dalej. I tam dalej na przykład w tym czerwonym budynku jest fabryka czekolady. Ale tak jak kostarykańska, nie tak jak u nas. Wszystko pięknie, ekskluzywnie, nowocześnie i czysto, nie? A więc tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o niebo, to niebo wygląda w ten sposób, czyli jakby nic nie widać, bo są wszędzie chmury. Tutaj ogólnie jest wzgórze, ale ono jak widzicie jest pokryte mgłą, dlatego że tutaj po prostu ta mgła osiada, bo jest cały czas tak wilgotno i mokro. Ogólnie tutaj jest troszeczkę podobnie jak na Hawajach i troszeczkę podobnie jak w Amazonii, ale nie do końca. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tych dwóch filmów, w sensie filmów z tych dwóch miejsc, czyli z Amazonii i z Hawajów, to koniecznie obejrzyjcie. Tutaj temperatura jest mniej więcej około 23-24 stopni, więc jak na Kostarykę w tym momencie jest dla mnie zimno. No i właśnie pada na zasadzie tak trochę w ciągu dnia. Ale ciągle. Tutaj w tym miejscu jest ogródek warzywny. Tutaj są różne warzywka, macie na przykład pomidory tutaj, tam jest jakiś groszek, tutaj są nie marchewki, selery, no nie znam się do końca aż tak dobrze na warzywach, jeśli chodzi o ogrody, więc tutaj jest taki warzywniak, można powiedzieć. W ogóle jeżeli słyszycie walenie młotkiem, to dlatego, że tutaj panowie robią kolejny domek. Tutaj wchodzę w taki zagajniczek jakby i tutaj widzicie, z tej strony są warzywa, ale tutaj, słuchajcie, tutaj mamy sadzonki kakaowych drzewek. To wszystko są małe kakaowe drzewka, które będą potem dużymi kakaowymi drzewkami. A w ogóle jakbyście się zastanawiali o co... Przepraszam! Jakbyście się zastanawiali o co chodzi z moimi włosami dzisiaj, to przed chwilą je myłam, a dodatkowo jest tu bardzo wilgotno, więc ogólnie te dwie rzeczy połączone ze sobą równa się moje włosy dzisiaj. Widzę, że pracujemy równocześnie, ja i panowie. Dobra. Aż do końca są małe drzewka kakaowe. Można je poznać po takich podłużnych listkach. A tutaj są już duże drzewka kakaowe, ale one są w wielu miejscach na farmie, więc zaraz pójdę do tych dalszych, żebyśmy sobie z panami nie przeszkadzali nawzajem pracy, więc idźmy. To jest kolejna odnoga, ja tutaj panów minę grzecznie. Patrzcie, praca wre, kasa kauka. Puk, puk, stuk, puk. No i tutaj, słuchajcie, schodzimy do dżungli i to nie ściemniam, to jest kawałek prawdziwej dżungli, oni tutaj ją zachowali na tym terenie. Jak widzicie, jest mokro, dużo zieleni, dużo drzewek i to jest jak gdyby cały czas część tej posiadłości. Tutaj w ogóle w dole jest rzeczka, proszę bardzo, z jednej, z drugiej strony, dlatego jest też mostek, więc tutaj cały czas to wszystko jest ich teren, co jest mega fajne, bo można sobie po prostu w domu, że tak powiem, pochodzić po dżungli. Tutaj ogólnie jest mnóstwo dżungli i akurat w tym rejonie, to jest rejon, gdzie się uprawia kawę, gdzie się uprawia kakao, są leniwce, tapiry, ogólnie super, mega dla ludzi, którzy kochają zwierzęta.
i kochają naturę, tylko się trzeba przygotować i na miliony, miliardów komarów, właśnie na to, że jest wilgotno, wszystko jest mokre i bardzo często pada. Nie ma tutaj mowy o opalanku. Tutaj słuchajcie, wokół mnie wszędzie to są drzewka kakao. Oczywiście one są tutaj bardzo dobrze zagospodarowane, czyli te części są poprzycinane, także liście są tylko na górze, a tutaj są ładne prześwity. I już wam pokazuję, jak kakao rośnie, możecie być zdziwieni. A więc uwaga, podchodzę do takiego drzewka. Dzień dobry, kakao! Jak się masz? To jest to, słuchajcie, to jest kakao. Kakao oczywiście jest mnóstwo rodzajów. Oni tutaj akurat mają trzy różne kolory kakao. Jak widzicie, jest kakao czerwone, jest też kakao żółte i gdzieś tutaj mają jeszcze rodzaj kakao pomarańczowego. Czyli ogólnie na przykład kakao czerwone zbiera, w sensie jest dojrzałe wtedy, kiedy te owoce mają bardzo intensywnie jasno czerwony kolor. Akurat to jest na odwrót niż zwykłe owoce, czyli im jest ciemniejszy, tym jest mniej dojrzały i dopiero jak jest taki mega, mega, wiecie, taki czerwony, intensywny, może zaraz znajdę, to wtedy jest dojrzałe. Z żółtym jest tak, że po prostu musi być duże i żółte, czyli to wydaje mi się, że już jest takie prawie idealne. No i pomarańczowe oczywiście musi być duże i pomarańczowe, nie? Jakby spoko. A ja już tutaj wam szukam takiego ładnego, czerwonego kakao. Tak wygląda niedojrzałe żółte kakao. Jest po prostu zielone. Jest duże, ale jest zielone jakby. Może wam pokażę od tej strony jeszcze. O, tutaj jest zielone. Tam już się trochę, gdzie ono jest? Schowało mi się. Tu się trochę żółci. Ogólnie na jednym drzewie kakao mogą być owoce w różnym jak gdyby etapie rozwoju. Czyli tutaj mamy takie zupełnie zielone, tutaj troszkę bardziej się żółci, jak widzicie. Tu jest zielone, tam jest trochę bardziej żółte. Więc ogólnie kakao po prostu ma różne etapy na jednym drzewie. A tak, proszę ja was, wygląda baby kakao. W sensie to jest kakao, które urośnie do o wiele większej wielkości. Na przykład takie jak te oto kakao. Tutaj, słuchajcie, jest idealny przykład kakao jak dojrzewa. To są zupełne zalążki, w sensie tutaj są jakby prawie kwiatki jeszcze. Tutaj rośnie jest trochę większe, tutaj jest jeszcze mniejsze, tu jest małe, tu jest wielkie, ale są bardzo ciemne, jak widzicie. A spójrzcie na to. W ogóle to jest kwiatek, z którego powstaje kakao. I najlepsze jest to, że kakao zostaje zapylane tylko i wyłącznie przez komary. Tylko one są na tyle małe, żeby wejść do tego maluteńkiego kwiatuszka. Więc w ogóle hit, oni tu potrzebują komarów, komary są tu potrzebne. Więc tam, gdzie jest dużo kakao, tam jest też dużo komarów. Więc jak widzicie, tutaj to wszystko będą owoce kakao. Więc tutaj mamy te ciemne i teraz uwaga, uwaga, hit. Ten owoc tutaj, proszę bardzo, to jest dojrzały owoc kakao. Czyli ten ciemny jest niedojrzały. Ten jasny jest dojrzały. To teraz wam pokażę, co się robi z ziarnami kakao, kiedy się już wyjmie jak gdyby z tego owocu, kiedy się po prostu te ziarenka powyjmuje. O, w ogóle tutaj wam pokażę jeszcze. Jak się otworzy taki owoc, to jak się go przepołowi, to widzicie, tutaj są takie cząstki i ten biały miąższ można jeść, w sensie to, co tutaj otacza, a w środku jest właśnie to nasiono kakao. I ogólnie bardzo wam polecam ten miąższ, bo jest przepyszny. Oczywiście jak będziecie mieć okazję po prostu takie kakao sobie zjeść i dostać pycha. A teraz wam pokażę, co się robi właśnie z tymi nasionami, jak się już je zbierze. Obczajcie tylko na to. Są tutaj takie pudła i one są ustawione warstwowo. I te, które jest najwyżej, to jest tutaj się wrzuca te ziarna i jak gdyby się je zabezpiecza tak, żeby nie miały żadnego powietrza. Potem tutaj dalej się je już odkrywa i zachodzi taka fermentacja alkoholowa. Tutaj, w tym trzecim właśnie, gdzie pani wysypuje, zachodzi fermentacja taka, że jest jakby coś w stylu octu. I zobaczcie w ogóle, że te nasiona parują, bo one są gorące. Teraz je zrzucają właśnie z tego kubła do tego drugiego i one tutaj sobie już będą się chłodzić. Więc tak wyglądają ziarna po trzecim etapie jakby fermentacji. Tutaj są ziarna, które są jeszcze z miąższem. Tego miąższu się trzeba pozbyć, żeby mieć ziarna kakao. I ostatnia część przygotowywania ziaren to suszenie. I suszy się je tutaj właśnie na tych takich, nie wiem jak się nazywa, płaskich stołach. Ale ogólnie w tym momencie wygląda na to, że zabrali już te wszystkie ziarna, które tutaj jeszcze wcześniej były. Chyba do dalszego suszenia, bo tutaj przez to, że jest tak wilgotno, to ostatni proces suszenia muszą odsyłać do miejsca, gdzie jest po prostu sucho. I w ogóle teraz słyszycie, że zaczęło padać, więc dobrze się schowałam. Więc ogólnie w tych miejscach suszą się ziarna, a tak wyglądają po przepołowieniu. I je się przepoławia, żeby zobaczyć,
Ja się właśnie przycina na pół, żeby zobaczyć, czy są już dobrze wysuszone. Bo jak gdyby to ziarno po prostu, jak widzicie, robią się takie dziurki i ono po prostu zaczyna mieć takie cząstki. No i wtedy jak gdyby widać, czy jest już dobrze wysuszone, czy nie. I jak widzicie, jest tych stołów całkiem sporo. A wszystkie są na razie puste. Więc wychodzimy. Więc to było takie małe kakao tour i ogólnie nie wiem, czy jesteście w stanie to widzieć na kamerze, ale cały czas kropi, ogólnie cały czas kropi. Więc tutaj te czerwone budynki to są fabryki czekolady, no a tutaj cała farma rozpościera się w ten sposób. Tutaj się właśnie zbliżamy do naszego chill zone, food zone. Tutaj obowiązkowo parasolki, bo przecież jest cały czas mokro. Obowiązkowo piesek, bo muszą być zwierzątka. Tutaj sobie wiszą roślinki. Ogólnie przepięknie to wygląda. I tutaj jest w ogóle bardzo fajne też taka rzecz. To widziałam w Australii kiedyś, ale nie wiem, jak to się nazywa. Obowiązkowo hamaczki. Wszędzie muszą być hamaczki, roślinki. I tutaj jest miejsce, gdzie się je. Można sobie jeść przy którymkolwiek z tych stolików. Można kupić różnego rodzaju rzeczy właśnie z kakao. Jest oczywiście, wiecie, super eko, super bio proszek kakaowy. Czyli po prostu kakao w proszku. Tutaj są na przykład całe ziarna kakao w jakby skarmelizowanym cukrze. I to jest coś, co w ogóle nie wiedziałam, że istnieje, bo to są jakby łupinki po ziarnach kakao i z tego można robić herbatę. Ale ta herbata akurat mi nie smakuje, więc jakby nie jestem jakoś mega zafascynowana tym. No ale jest to ciekawostka, że można też łupinki kakao wykorzystywać. Tutaj mamy coś, co po angielsku się nazywa kakao nibs, a to są po prostu pokruszone ziarna kakao. Takie surowe, pokruszone ziarna kakao. I tutaj mamy jeszcze masło kakaowe. Tłuszcz, który powstaje po zmiażdżeniu ziaren kakao. A dodatkowo wyobraźcie sobie, że można też robić marmoladę z kakao. I to właśnie jest ta marmolada, ona jest taka bardzo ciemna. Ale przechodząc dalej do tego miejsca, tutaj jak widzicie jest kominek, bo oni uważają, że jest bardzo zimno, kiedy tutaj są 24 stopnie, więc jak gdyby trzeba im to wybaczyć, jest kominek. A w ogóle teraz zauważyłam, że tutaj jakoś tu mam czerwone, tu mam czerwone, tu mam czerwone, więc jak mówiłam, wstałam, umyłam włosy i zaczęłam do was nagrywać film. Taka jestem naturalnie. I woke up like this. I tutaj jest w ogóle miejsce, w którym robi się własną czekoladę. I ja właśnie taką czekoladę dzisiaj robiłam. Niestety nie nagrałam procesu, ale zaraz wam pokażę mniej więcej, co się robi kiedy. Więc tak na szybko praży się ziarna na ogniu. Tutaj jeszcze, a nie, już nie ma, ale w każdym razie praży się ziarna na ogniu, tak żeby łupina zaczęła odchodzić. Potem w tej maszynie tutaj kruszy się te ziarna. Wsypuje się je tu razem z łupinami, kruszy się je tutaj na taką miazgę. Dwa razy się to robi. A potem za pomocą wiatraka się oddziela łupiny od ziareń, czyli po prostu przesypuje się ziarna, te pokruszone, i wiatrakiem się dmucha w to. I łupiny przez to, że są lekkie, to one po prostu odlatują sobie i tyle, więc to jest kolejny proces. I następny proces to jest właśnie już te takie pokruszone ziarna. Przesypuje się tutaj i tym młynkiem, proszę bardzo, się mieli na taki drobny proszek. Widać, że tu jeszcze były jakieś ziarna albo po prostu gdzieś tutaj zostało. W każdym razie z tych pokruszonych ziaren tworzy się jeszcze taki delikatniejszy, drobniejszy proszek, który jest taki prawie miazgą. A na samym końcu przerzuca się właśnie te zmiażdżone nasiona plus tłuszcz kakaowy, to co wam pokazywałam, to masło kakaowe, i do tego dodaje się jeszcze cukier. I to wszystko się wrzuca do jednej maszyny, która to miksuje przez, uwaga, 24 godziny. Nie można przerwać tego procesu, bo się rozwarstwi, zepsuje i tak dalej. Więc 24 godziny trzeba tą czekoladę mieszać. I potem można przelewać ją do foremek na czekoladę. I tutaj jest właśnie torebka z naszymi czekoladami. Wyobraźcie sobie, że zrobiliśmy 14 tabliczek czekolady z 1 kg ziaren kakao. I w ogóle zobaczcie, jakie to jest cute. Tu są leniwce. Piękne to jest. Jeżeli te czekolady przetrwają temperaturę, to to będzie po prostu najlepszy prezent dla rodziny i przyjaciół, który można przywieźć z sobą z Kostaryki. Własnoręcznie zrobiona czekolada. A teraz czas przejść do naszego domku. Więc idę sobie tą stroną. Tutaj oprócz kakao są też na przykład banany. I tutaj jak widzicie, jak ktoś chce, może się poczęstować świeżym banankiem. Te są jeszcze niedojrzałe, te już są dojrzałe, bo ogólnie one dojrzewają od dołu. A jak się spóźnimy, to, że tak powiem, zwierzęta zjedzą je pierwsze. I jak pamiętacie, tutaj zaczęłam cały tour, całe oprowadzenie i teraz kieruję się z powrotem do domku. Tutaj po drodze się mija bananowce, tu są banany, a tutaj są też drzewka kakaowe, jak widzicie. Kakao. O, a te pnącza to jest na przykład wanilia. A tutaj są bananki. I tutaj, uwaga, uwaga, nasz domek. Piękne roślinki, a tutaj i tutaj rosną mandarynki. Tada!
Zobaczcie, jaki on jest super, w ogóle tak mi się fajnie kojarzy w ogóle z amazońskimi domami, bo one zawsze są właśnie takie podniesione na palach, drewniane i w ogóle z blachą falistą na górze, więc to jest dokładnie to samo, więc was zapraszam. Po prostu wspomnienia wracają. Więc wbijam w moich nieśmiertelnych sandałach trekkingowych. I co tu jest? Hamak. Zawsze są hamaki. Kocham hamaki, hamaki są super. A tu są jeszcze krzesła bujane, tak jak w salonie. Tutaj mamy kolejny hamak, kolejne krzesła. A tu jest taka strefa jakby chillu, załóżmy. I może tutaj zostawię czekoladę. Pokażę wam jeszcze ogród, który mamy tutaj po drugiej stronie. Wygląda to w ten sposób. No i zapraszam do środka. Są takie drzwiczki jakby z siatką na komary. A tutaj są drugie drzwi. A więc zdjęłam buty i czas na room tour. To jest naprawdę mały room. A więc uwaga, tam, dam, 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 dam. Wszystko jest z drewna ogólnie. O, wiadomo, oprócz blachy falistej. Nie ma tu klimatyzacji, jest tylko wiatrak. Ale w tym momencie, tak jak wam mówiłam, są 24 stopnie, więc nie jest potrzebne, nie jest na tyle gorąco. Więc z tej strony jest łóżko wielkie. I tutaj nad łóżkiem, możecie zastanawiać, co to jest. To jest taka siatka, którą jak ktoś chce, to przed pójściem spać można ją zwiesić na dół, jak gdyby otoczyć nią łóżko i to jest po prostu jakby moskitiera. Czyli wchodzicie, potem to zrzucacie na dół, można to też jak gdyby zahaczyć pod materac i wtedy całe łóżko jest zabezpieczone naokoło. Przed właśnie komarami, z którymi nie chcemy spać. Przez okno jest widok na mandarynki i tutaj właśnie była ta dróżka. Tutaj jest drugie okno, mamy jeszcze kwiatuszki, tu jest w ogóle drugie łóżko, nie wiadomo po co, takie wiecie, dodatkowe, więc wygląda to w ten sposób i możecie się zastanawiać, czemu tutaj stoją walizki, czemu tu stoją plecaki. Jakby nie ma żadnych rzeczy tak tutaj naokoło, typu gdzie są wasze ubrania i tak dalej, ale to jest zrobione totalnie świadomie, dlatego że tutaj, tak jak wam mówiłam, jest bardzo wilgotno, więc wszystko co jest na zewnątrz po prostu zachodzi wilgocią, więc na przykład to łóżko i ta pościel, jak się wieczorem kładziemy, to ona jest taka, wiecie, wilgotna. I to jest mega niefajne, więc ogólnie zakładanie wilgotnych ubrań i noszenie wilgotnych ubrań nie jest przyjemne, więc po prostu łatwiej jest wszystko trzymać od razu w walizkach, zamykać te walizki i dzięki temu te ubrania zostają suche i to jest jedyny sposób, a przy okazji jest czysto. Jest jedna walizka, tam jest druga walizka i plecak. No i oczywiście są też płaszcze przeciwdeszczowe, no bo tutaj pada cały czas. Więc tak wygląda nasz pokoik. Tutaj, o proszę bardzo, tu jest w ogóle owoc kakao. I tutaj jest torebka z żarciem, takim typu wiecie, chipsy, które kocham, w ogóle kocham takisy. A tutaj mamy łazienkę. W ogóle zobaczcie, że wszystko jest takie pięknie drewniane. W ogóle łóżko jest drewniane, tutaj wszystko jest drewniane. I uwaga, zapraszam do łazienki, która o dziwo też jest drewniana. No jak widzicie, umywalka, szafeczka, tutaj są kosmetyki. W ogóle jeżeli chodzi o kosmetyki i moją pielęgnację, to zrobiłam film Morning Routine. Możecie zobaczyć, jak wygląda moja rutyna poranna. Tyle, że to było jeszcze w zupełnie innym domku. Natomiast już pokazałam tą rutynę, jeżeli chcecie zobaczyć, to macie w prawym górnym rogu. Tutaj mamy kosmetyki, różnego rodzaju, szczoteczka i tak dalej, i tak dalej. To jestem ja. Dzień dobry, pozdrawiam. Bardzo fajne lustro, w ogóle też z taką drewnianą ramką. Ogólnie jak jest blacha falista i pada, to jest dosyć głośno. Da się obudzić w nocy na przykład. Podłoga też drewniana, wszystko tutaj jest drewniane, ręczniczki, gigantyczny prysznic. I bardzo przyjemny, on jest serio bardzo duży. Jak na taką małą łazienkę, ale ja uwielbiam duże prysznice, więc jest idealnie. Tutaj jest jakby okienko zasiatkowane, żeby moskity nie wpadały, ale jest przepływ powietrza. Tu jest naturalny świetlik, po prostu jest usunięta jedna blacha falista, ta aluminiowa, a zostawiona jest plastikowa. Jest też światło dodatkowe, ale w dzień nie trzeba go świecić. No i tak wygląda, w ogóle bardzo mi się podoba ta łazienka. Jest taka no po prostu cudowna, przez to, że jest cała drewniana. I wydaje mi się, że ja spokojnie mogła mieć taką łazienkę jakiejś w przyszłości. W sensie może nie, żeby wyglądała idealnie tak samo, ale po prostu drewniana. To jest mega cute. Teraz tak się tutaj wychodzi do pokoju i z łazienki jest właśnie taki widok. To też jest drewniane, drewniana lampka. No i taki pokoik. Widzicie, wszystko co trzeba to mamy. Otwiera drzwi jedne, otwiera drzwi drugie. O, te są już nawet otwarte. I
jesteśmy na zewnątrz. A teraz sobie można wychillować na hamaczku i poobserwować, jak pada deszcz. Więc mam nadzieję, że taki farm tour się wam podobał. Kakao farm tour, może tak to nazwę. No i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następną środę, na kanale Beauty w następny piątek. No i oglądajcie koniecznie moje wszystkie filmy z Kostaryki. Więc see you soon, bye bye, thank you so much, see you again. A jeżeli jeszcze chcecie znać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć film po prawej, któryś z tych dwóch do wyboru do koloru. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić klikając tutaj, bo okrągłą twarz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam!